Cześć, jestem Tomasz, jestem dyrektorem kreatywnym w Spacewalkers i zajmuję się kreatywną wizją całego projektu i ogólną pieczą nad pracami. Nazywam się Artur Kulczycki, jestem dyrektorem artystycznym w firmie Spacewalkers. Zajmuję się dbaniem o spójność graficzną w projekcie. Obecnie pracujemy nad krótką grą narracyjną, która będzie wstępem do uniwersum Interregnum i do całej serii Interregnum Chronicles. Jest to gra, która opowiada o samotnym kosmonaucie, który zamknięty razem ze sztuczną inteligencją nadzorującą działania tej stacji kosmicznej, musi rozwikłać zagadkę tajemniczego sygnału z kosmosu. Naszymi planami na przyszłość jest stworzenie uniwersum, w którym będziemy mogli zrobić masę rozmaitych gier, niekoniecznie RPG-ów. Mogą to być równie dobrze wyścigi, czy cokolwiek innego, to się będą działy w tym konkretnym świecie. Timeline tego projektu, jak przewidujemy, to około 10 lat od teraz. I w tej chwili trudno jest odpowiedzieć, czy zdołamy stworzyć w tym czasie aż 5 gier. Na pewno będą to 3 gry. Zobaczymy po prostu, jak będzie nam się układała produkcja. Celem, nasza postać będzie rodzicem, który będzie dążył do tego, żeby odnaleźć swoje zagubione dziecko, co będzie wpływało na jego decyzje moralne, więc w tym konkretnym przypadku będziemy mogli poczuć się i zobaczyć, jak co człowiek jest w stanie zrobić, kiedy chce osiągnąć tak dla niego ważny cel. Interregnum Tactics to gra, która opowiada historię rodzica i jego dziecka. Celowo mówię tutaj rodzica i dziecka w taki sposób nieokreślony, ponieważ to będą postacie, o których decydować będzie gracz już w samej grze. Będzie to historia relacji pomiędzy nimi i tego, w jaki sposób samo interregnum, czyli jakby nie patrzeć, koniec świata, cywilizacji, wpłynie na ich sytuację. Głównym wyzwaniem przy projekcie, przy każdym projekcie tak naprawdę, który wiąże się z tworzeniem gry, jest stworzenie unikalnej oprawy graficznej. No, mówimy oczywiście od strony grafiki jako takiej, bo nie mówię o samym gameplayu i reszcie mechanik. I to na chwilę obecną jest naszym głównym wyzwaniem, żeby stworzyć coś, co wizualnie będzie odróżniało naszą grę od masy innych gier. Nasz projekt wyróżnia się unikalnym podejściem do tematu walki o przetrwanie i wyborów moralnych, jakie tego typu walka zazwyczaj stawia przed bohaterami opowieści. Chcemy opowiedzieć historię, w której nasi bohaterowie stają przed wyborami niejednoznacznymi, gdzie czasami nawet nie ma tego dobrego wyjścia i można tylko wybierać pomiędzy mniejszym złem, a większym. Realizmem przede wszystkim. Próbą pokazania świata brutalnego, ale nie w sposób typowy dla gier, czyli przerysowanej tej grozy jako takiej, typu Doom czy inne produkcje. Chcemy, żeby gracz był w stanie się odnaleźć w tym świecie, był w stanie sobie wyobrazić, jakie podejmowałby decyzje. Dla mnie najbardziej ekscytującą częścią tego, co robimy, jest eksploracja motywów walki o przetrwanie i tego, w jaki sposób tak trudne sytuacje egzystencjalne wpływają na nasze decyzje moralne i to, do czego jesteśmy w stanie się posunąć. Moją inspiracją, przynajmniej to, co mi się kojarzy z tą grą przede wszystkim, to jest film Snowpiercer. On bardzo ładnie, znaczy bardzo ładnie, w sposób wyjątkowo brutalny pokazuje, co są w stanie ludzie zrobić, żeby osiągnąć cel i jak brutalny jest taki świat, w którym mamy ograniczone zasoby i musimy walczyć o przetrwanie. Inspiracją dla nas przy Interregnum Tactics są gry z klasyki gatunku, takie jak Jagged Alliance czy XCOM, ale także te nowsze, współczesne gry, znów XCOM, tylko tym razem w nowym wydaniu. Tomek niewątpliwie był w stanie w jakiś sposób sprzedać ten projekt.
to zdecydowanie jego zaangażowanie w produkcję było w jakiś sposób przekonujące dla mnie i wiązało się tak naprawdę z parą zmianą, bo musiałem zrezygnować z poprzedniej firmy, gdzie pracowałem na tyle długo, że już miałem zagrzane miejsce i zrobiłem bardzo, bardzo pewnie w wielu przypadkach głupią rzecz i rzuciłem to wszystko i skoczyłem do nowego projektu. Okazało się, że jak na razie jestem przeszczęśliwy, więc... Z Przemkiem, który jest autorem Interregnum, książki Interregnum, poznaliśmy się już na studiach. Jest to wieloletnia przyjaźń, która właśnie niedawno stosunkowo zaowocowała naszą współpracą nad serią Interregnum Chronicles. Zespół składa się na chwilę obecną z 15 osób i na jakichś stanowiskach. No są to osoby o rozmaitych profesjach. Każda z osób, znaczy jest to mała firma, więc jakbym sobie patrzeć jeszcze w przypadku gier, więc każda z tych osób tak naprawdę jest multiinstrumentalistą, jest w stanie robić masę rzeczy. Są to niesamowicie uzdolnione osoby. Serię Interregnum Chronicles planujemy finansować za pomocą nowatorskiej metody inwestowania polegającej na tokenizacji naszego studia i gier, które będzie tworzyło. I to wszystko będzie miało miejsce na platformie Tekra Space. Głównie FPP. Czasami TPP, ale rzadko. TPP. Jestem wielkim fanem Dark Soulsów i zdecydowanie TPP. Ze względu na wiek raczej single, bo w multi niestety kończy się to byciem na samym dole tabeli wyników. Powiedziałbym, że single, bo tak jak Artur jestem stary i nie idzie mi, jeśli chodzi o rankingi. Prehistoryk. Była to też pierwsza gra, która spowodowała, że do teraz mój ojciec uważa, że wszystkie gry to jest chodzi gościu z pałą i tuże dinozaury. Niezależnie jaki to byłby typ gry i niezależnie co by się w niej nie działo, to zawsze to będzie prehistoryk dla mojego ojca, jeśli chodzi o gry. Czy w waszej grze będą dinozaury i będzie można je chodzić z pałami? Myślę, że hybrydy będą mogły być tym nawiązaniem do dinozaurów teoretycznie, jeżeli odpowiednio je zaprojektujemy. Nawet nie wiem. Mario? DCS World. A nie, to nikt to nie gra przecież. Insurgency Sandstorm. Dark Souls.